Witam ponownie. Tym razem porozmawiamy o równowadze chromian-dichromian i o wynikających z tego konsekwencjach. Jest faktem powszechnie znanym uczniom i nauczycielom i innym chemikom, że chromiany w środowisku kwaśnym przechodzą, żółte przechodzą w pomarańczowe dichromiany, a w zasadowym środowisku dichromiany pomarańczowe przechodzą w żółte chromiany, oczywiście chromiany 6, bo o takich tutaj dyskutujemy. No zobaczmy, powtórzę doświadczenie, które nowością akurat nie będzie, ale zobaczmy. Użyłem trochę rozcieńczonych roztworów, żeby było lepiej widać zmianę barwy, dlatego że ten kolor jest bardzo intensywny. Jeżeli ja do tego rozcieńczonego roztworu dodam zasady, o, widać, że generalnie kolor jest zdecydowanie bardziej żółty, a jeżeli teraz z powrotem dodam do tego kwasu, to zacznie mi wracać kolor pomarańczowy. Już zresztą widać, że na górze jest zdecydowanie bardziej pomarańczowy kolor. Oczywiście jest to kwestia stężenia. Tu nie jest nic nowego. Ale gdyby nas teraz zapytać, jaki jest odczyn roztworu dichromianu potasu, a jaki chromianu potasu? I z czego to wynika? Niektórzy próbują uzasadniać hydrolizą, że odczyn będzie lekko zasadowy, no bo kwas chromowy jest kwasem, no niby mocnym, ale takim nie do końca jednak mocnym, a dwa, jest to kwestia dosyć trudna do ustalenia, jak on rzeczywiście ma moc. Tak z moich obserwacji i z danych literaturowych wynika, że jest porównywalnej mocy, słabszy trochę od azotowego, ale dosyć porównywalnej mocy do kwasu azotowego. Ale gdyby nas zapytać, jaki jest odczyn, spodziewamy się, że będzie on lekko zasadowy ze względu na właśnie zachodzącą ewentualnie hydrolizę. No to zobaczmy, odleję sobie troszkę tego roztworu dichromianu tutaj i wsypię do tego węglanu potasu. Spójrzmy, co się zaczyna dziać. Wydziela się tutaj dwutlenek węgla. Roztwór tego dichromianu jest na tyle kwasowy, że wypiera CO2 z węglanów. No pytanie dlaczego? Dzieje się to z tego powodu, że w roztworze dichromianu potasu ustala nam się stan równowagi pomiędzy anionem dichromianowym a chromianowym. Obecny jest też tutaj, oczywiście są kationy wodoru powstające właśnie w wyniku tej reakcji. I ta reakcja zdecydowanie determinuje odczyn. Nawet jeżeli ten jon jakoś tam nieznacznie hydrolizuje, to i tak ta równowaga chromian-dichromian determinuje odczyn. Po prostu w roztworze chromianu potasu są też obecne jony, aniony chromianowe. Z kolei odczyn roztworu chromianu potasu jest lekko zasadowy właśnie ze względu na to, że tutaj jeżeli się nam ustali ta równowaga, to wygenerujemy przy okazji jony OH-. Żeby przesunąć stan równowagi tej reakcji w lewo, trzeba dodać kwasu, czyli wtedy usuwamy te jony CrO4 i przechodzą te żółte w pomarańczowe dichromianowe. A tutaj na odwrót, jeżeli tutaj do tych pomarańczowych dodamy zasady, to wtedy cofniemy te reakcje, przesuniemy stan równowagi tej reakcji w lewo i uzyskamy właśnie dichromiany. Ale tak czy siak, zwróćmy uwagę na to, że w roztworze dichromianu potasu obecne są jony też chromianowe. Chromianowe 6. I jakie są tego konsekwencje? Zobaczmy. Jeżeli ja sobie dodam do roztworu azotanu srebra, dodam troszkę chromianu potasu, strąca nam się taki ciemnoczerwony osad. Z kolei, jeśli ja dodam dichromianu potasu, to także się strąca identyczny osad. Te osady są identyczne, bo są tym samym. W obu przypadkach strącił nam się chromian srebra. Tu jeszcze napisałem na przykładu identyczną sytuację, jak jest w przypadku baru, ale akurat go nie pokazuję.
ze względu na resztkę azotanu baru, ale generalnie tutaj mamy tę sytuację opisaną. Powstaje właśnie identyczny osad ze względu na to, że w obu przypadkach w roztworze obecne są aniony chromianowe, a zdecydowanie trudniej rozpuszczalny jest właśnie chromian srebra niż dichromian srebra, więc wiele chromianów strąca tak naprawdę chromiany zamiast innych trudno rozpuszczalnych dichromianów. Żeby otrzymać dichromian srebra, trzeba się pokusić do pewnej sztuczki, co zresztą zaraz zrobię. O, kwas azotowy sobie schowałem, więc muszę go wyjąć. Wracając do tematu, jak już mówiłem, musimy się pokusić do pewnej sztuczki. Wracając do planszy numer 1, zwróćmy uwagę na to, że przecież mogę zakwasić sobie roztwór i wtedy przesunę stan równowagi tej reakcji, pozbędę się tych części tych jonów, przeprowadzając je w aniony dichromianowe. Jeżeli to zrobię odpowiednio skutecznie, może tutaj będzie lepiej widać, jeżeli to zrobię odpowiednio skutecznie, tak, to tych anionów mi na tyle zniknie z roztworu, że zacznie mi się strącać dichromian, bo wtedy przekroczę jego iloczyn rozpuszczalności zamiast chromianu. No sprawdźmy, ja dodam tutaj do tego azotanu srebra troszkę, nie za dużo, kwasu azotowego. Nie powinno to być jakoś przestrasznie zakwaszone, więc ja też nie będę z tym przesadzał. I teraz do tego roztworu dodamy właśnie dwuchromianu potasu. Zwróćmy uwagę teraz na te kolory. Wiem, że tu jest słabo widoczny kontrast, ale zwróćmy uwagę. Tutaj jest kolor zdecydowanie inny niż tutaj. Z tego powodu, że tutaj strąciliśmy dichromian w tym zakwaszonym roztworze, a tutaj chromian. Jak ten osad się, mówiąc kolokwialnie, jak to mówią chemicy, zestarzeje, to on będzie w rzeczywistości ciemniejszy niż ten chromian, ale świeżo strącony na zimno jest właśnie taki intensywnie czerwony, a potem przechodzi w znacznie prawie taki czarny, czarno-czerwony właśnie grubokrystaliczny osad dichromianu srebra. Tak więc po prostu ze względu na równowagę chromian-dichromian strącają się przede wszystkim chromiany z roztworów dichromianów, a jeżeli chcemy otrzymać dichromiany trudno rozpuszczalne, to właśnie trzeba się pokusić do takiej sztuczki, że one się mogą strącać ze środowiska kwasowego. Trzeba było do tego użyć akurat kwasu azotowego, a nie na przykład solnego czy siarkowego, które tutaj miałem pod ręką, z tego powodu, że wtedy mogą się strącić jeszcze inne osady siarczanów albo na przykład, no załóżmy, chlorek srebra. Ok, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.